Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Jakub Żulczyk. Informacja zwrotna. Czyta Grzegorz Damieński. Produkcja. Film Faktory Studio. Prolog. Jedyne wyjście. Śniło mi się, że piłem. Stałem na środku ulicy, pod domami centrum. Byłem zupełnie goły, chociaż to akurat nie miało za bardzo znaczenia. Inni tego nie widzieli. A ja się nie przejmowałem po prostu stałem i piłem. Wyborową z lodem, ze szklanki. Lepszą, eksportową, smakowała jak skóra boga. Smak zostaje na ustach jeszcze długo po obudzeniu. Prawie cały dzień. Nie jest taka choroba zawodowa muzyków. Tinnitus auris. Nieuleczalna. Człowiek słyszy cichy pisk albo szmer. Albo szum. Ciągle, nawet przez sen. Cokolwiek by robił. Niektórzy popełniają przez to samobójstwa. Ja też mam coś takiego. Tylko zamiast szumu czy pisku... Mam w uszach chrzęst kostek lodu. Czasami to wrażenie, że pod moją czaszką ocierają się o siebie ogromne głazy lodowce, a pomiędzy nimi przelewają się lepkie i zimne strumienie. Nazywam się Marcinkania i jestem, wiadomo kim jestem. Pracowałem w przemyśle rozrywkowym, chociaż w Polsce to nie jest. Żaden przemysł, to lepienie w szlamie. Najpierw sam byłem muzykiem, potem menadżerem innych muzyków. Wydawałem gazetę o muzyce. pomyśleć, że kiedyś ludzie je kupowali. Zakładałem pierwsze portale internetowe, ale i tak najwięcej zarobiłem na pantiemach za starą, głupią piosenkę, którą znają wszyscy i której nikt nie może już słuchać. O za kierowcami taksówek. Mówi się, że przez alkohol traci się kontrolę, ale ja jej nigdy nie miałem. Przez wstyd, przez złość, przez niechęć, przez uczucia. Mam 50 lat, ale pamiętam z tego mniej niż połowę. Mówi się, że przez alkohol traci się pamięć. Akurat może i dobrze. Z Martą jesteśmy w separacji, chociaż teraz, w świetle tego, co się stało, trudno tak naprawdę powiedzieć, w czym jesteśmy. Ostatnie dwa lata mieszkaliśmy osobno. Wczoraj zażartowaliśmy, po raz pierwszy od dobrych dziesięciu lat. Marta powiedziała: Zobacz, jesteśmy tak fatalnym małżeństwem, że nawet nie umieliśmy się porządnie rozwieść. Zaśmiałem się. Ona też. Mamy córkę. I syna. Tak, wciąż go mamy. Mówi się, że przez alkohol traci się rodzinę. Nie, nie tylko. Rodzinę się zabija. Najpierw morduje się każdego z jej członków z osobna. Na wiele sposobów. Potajemnie, z ukrycia albo publicznie, na szafocie ku uciesze publiczności. A to, co z niej zostanie, bo zawsze zostaje coś z rodziny, kiedy wszyscy już umrą. Leżący na podłodze nagi organ, bezbronny, podeptany, składa się w ofierze. Pali w piecu. A! Zapomniałem. No właśnie, nazywam się Marcin Kania i chyba jestem mordercą. Zaraz zabiję człowieka. Właśnie jadę to zrobić. Marta stoi w drzwiach i mówi: Nie. Wygląda jak upiór. Przez ostatnie tygodnie schudła chyba z 15 kilo. Nieprany dres spływa z niej jak czarny tren. Wiem, że bierze cztery różne leki psychotropowe dlatego w ogóle może chodzić i mówić. Sam nie wyglądam lepiej. Na no dobrą sprawę oboje jesteśmy już martwi. Czy to musiało się tak skończyć? No widocznie musiało, skoro tak się kończy. Misia, no co nam zostało? Pytam. Ula nam została. Mam w ręku. Sportową torbę z logo sieciowej siłowni, trudno powiedzieć skąd, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek poszedł na siłownię. Torba jest niewielka, ale pakowna. Mieści gaz pieprzowy, zestaw kuchennych, noży, tłuczek do mięsa, biurowy zszywacz, obcęgi, śrubokręt, kłębek drutu, cienką plastikową linkę. Wszystko, co znalazłem w domu. Gdyby był tu sproket, pewnie podbiegłby, oparł się o mnie łapami, chuchnął we mnie smrodem z pyska. Pewnie chciałby wyjść na spacer, pobawić się, albo po prostu zreć. Ale sproketa już nie ma. No będziemy sobie teraz żyć? Będziemy małżeństwem? Po tym wszystkim? Pytam. Braliśmy z Martą ślub 26 lat temu. Zaraz po dwudziestce jeszcze nie widać, że ktoś jest przeklęty. Marta śpiewała, ja grałem w zespole. Ona była na początku studiów, ja nie poszedłem na żadne. Podchodzi do mnie, łapie mnie za nadgarstki. Już jest z tego nie wyplączę, mi się tłumaczę jej. Ula ma rację, musimy myśleć o niej, nie możemy jej tego robić prosi jeszcze raz to prawda ale są rzeczy których nie unikniemy pamiętam jak ją zobaczyłem po raz pierwszy to była próba przed jakimś występem ona stała na pustej scenie śpiewała jezioro szczęścia bajmu głośno i czysto jeszcze nikt o niej nie słyszał kiedy skończyła popatrzyła na mnie ja podałem jej rękę żeby pomóc jej zejść to wtedy zacząłem ją zabijać. Przepraszam ci, Misia. Nie potrzebuję wiele siły, żeby ją od siebie odczepić. Taka jest słaba. Przyciskam ją do siebie, ale ona nie potrafi rozluźnić się na tyle, aby dać się objąć. Jest już trwale napięta. Pod skórą ma drewno i drut. Cofa się, siada na schodach, zaczyna cicho płakać wszystko biorę na siebie nie odpowiada wszystkie te piesie jebał mieszkania są wasze sprzedacie je będziecie żyć nie odpowiada to jedyne wyjście kładę dłoń na klamce otwieram drzwi kiedy marcin kania przyszedł na ten świat na oddziale położniczym szpitala praskiego coś się musiało schrzanić żeby się planety, czasoprzestrzeń miała zwarcie. Nie mam pojęcia, co się stało. Po co drążyć? Nie ma sensu już nikogo obwiniać. Wyszło jak wyszło. Zawsze miałem przerąbane. Umiałem tylko to pogłębiać. Teraz jadę jak pirat, przejeżdżam na czerwonych, wymuszam pierwszeństwo. Może chcę, żeby zatrzymała mnie policja? Żeby. Powstrzymali mnie przed tym, co ma się stać? Tak się składa, że nie mam prawa jazdy. Nie muszę chyba mówić, za co mi je zabrali. Trudno. I tak wsadzą mnie do więzienia. Na razie nikt ze mną nie jedzie. Nikt mnie nie widzi. Może radary robią mi zdjęcia, a może nawet one nie działają. Łazienkowską dojeżdżam na miejsce w 15 minut. To apartamentowiec na powiślu, niedaleko dobrej. Parkuje naprzeciwko. Jest miejsce. Jest ciemno i bardzo cicho. Słychać jedynie szum drzewi przejeżdżających w oddali samochodów. Od budynku bije mleczna na łuna sterylnego światła. Wychodzę z auta, zarzucam torbę na ramię, poprawiam okulary i ruszam w stronę budynku. Nazywam się Marcinkania. I zaraz zabije człowieka. Ja potem się napiję, dąż do szczęścia. Trzymam się wodela mocno, próbując nie spłynąć z niego na podłogę. Miękka, ciemna od brudu, wykładzina, przypomina jezioro. Nogi wpadają mi w nią po kostki przeszedłem wcześniej. Bo nie miałem gdzie iść. Jest jeszcze pół godziny. Myślę o słowie zawsze. Wiem, że stało się coś strasznego. Przedmioty, wciąż ten sam zestaw, brązowe szklanki, arkorok, stare numery kolorowych pism na półce pod blatem stolika, cztery kąty, twój pies, codziennik terapeutyczny. Soki w kartonach, woda gazowana, niegazowana, kawa rozpuszczalna Jakobs w szklanych słoikach, coś półprzezroczystego zaokrąglonego na obitej sztuczną skórą poręczy fotela. Na początku wydaje mi się, że to martwy robak, ale to odgryziony paznokieć. Zawsze mówią, że coś jest na zawsze. Będę Cię kochał. Na zawsze. Zawsze tam, gdzie Ty. Zawsze wierni. A przecież nie ma. Zawsze jest tylko do śmierci. To duża różnica. Stało się coś strasznego, zupełnie nie pamiętam. Co? Mogliby w końcu pomalować te ściany. Setki rąk porobiły wokół kontaktów czarne ślady. Nie tylko wokół kontaktów. Ludzie wyjątkowo często dotykają tu ścian. Opierają się, jak już zrozumieją, że w końcu mają o co. Ośrodek nazywa się Jutro. Nie jest to jakaś najlepsza nazwa. Uczestnicy terapii określają się jako Jutrzaki. Brzmi to jak nazwa jakiegoś zwierzęcia hodowlanego, takiego sztucznie wyhodowanego. Nieudanego, które daje mało futra i mięsa i nie umie się rozmnażać. Woła mnie kobieta z za biurka, nigdy nie pamiętam jak ona ma na imię. Otyła i nieruchoma, pani figurka, wspawana między monitor, faks i drukarko, skaner, która, pomimo obecności tych urządzeń, i tak wszystko zapisuje kolorowymi flamastrami w grubym zeszycie. A 4 Marcin mówi. Podchodzę do niej karnie i niepewnie, jak uczeń. Kładę dłonie na biurku. Patrzę na rzędy różnokolorowych cyfr. Cyfry zamieniają się w tęczowe pchły i zaczynają tańczyć. 1300 zł, Marcin, mówi. Trzynaście, odpowiadam. Co? Pyta. Nic. Nic, nieważne. Próbuję przewinąć sam siebie do tyłu jak starą kasetę. 1300 zł to 13 banknotów. Chyba o to mi chodziło. Mam pieniądze w kieszeni spięte spinką. To dobrze. Wyjmuję, odliczam. Jeden, pieniądz. Drugi, pieniądz. Trzeci, pieniądz. Jarek wyrasta za nią, gruby i wielki i łysy. I zawsze ubrany jak na ryby, nie licząc grubych korali zawieszonych na szyi. Takich, jakie sprzedają na straganach nad morzem. Dziewczyny śmieją się z niego, że wygląda jak budda. Ale dla mnie wygląda jak bałwan ulepiony z cholesterolu. Czy ja mam dzwonić po policję? Pyta. Kręcę głową na znak, że nie, nie musi mnie straszyć, będę grzeczny. Chcę to usłyszeć, Marcin, chcę usłyszeć, że nie ma takiej potrzeby, mówi. Czwarty pieniądz, piąty pieniądz, szósty pieniądz. Zawsze będziesz alkoholikiem, mówią. Zawsze będę alkoholikiem, powtarzasz po nich. Ale tak naprawdę to no by nie. Bym był nim tylko do śmierci. Chodź. Bierze mnie pod rękę i prowadzi jak staruszkę do miejsca, w którym siedziałem przed chwilą, siada naprzeciwko, patrzy na zegarek, wzdycha, bębni palcami o udo. Czy ja na pewno jej dałem wszystkie pieniądze? Może wystarczy, że dałem jej po prostu jakieś pieniądze. Jeśli istnieje niebo albo piekło, i jeśli jest się tam alkoholikiem na wieczność, to ja dziękuję, to poproszę mnie po prostu wyłączyć. W ogóle proszę mnie wyłączyć. Płacę gotówką. Nie, faktury nie trzeba. Dziękuję. Co się stało? Pyta Jarek. Mam na czubku głowy taki ołowiany odważnik. Naciska na mózg jak prasa. Muszę potrząsnąć głową i go zrzucić. Bo inaczej zwariuję. On widzi, co chce zrobić, popycha mnie z powrotem na fotel. Gotuje wodę, cztery łyżki do szklanki i drugie tyle cukru. Zrygam się po tym. Ale nie ma sensu tego opowiadać. Dla jarka kofeina z cukrem to najlepsze lekarstwo na wszystkie choroby. Coś się stało? Pokazuje palcem na siebie. Stawia przede mną szklankę, lustruje mnie. Hmm, powiedz, wolę na grupie. Nie wiem, czy cię wpuszczę na grupę, naprawdę. Powinienem zadzwonić na policję. Skoro muszę, to wyjdę sam. Nie, Marcin. Ja boję się, że rzucisz się na kogoś z łapami. Tylko raz to zrobiłem, na samym początku. Właśnie cofnąłeś się na sam początek. Jak w eurobiznesie. Grałeś kiedyś w eurobiznes? Nie, niech mu będzie, pójdę. Chociaż nie mam dokąd. Wszyscy są dla mnie źli, nienawidzą mnie. Umówili się dawno temu, przez internet, albo nie. Jeszcze wcześniej, jeszcze zanim powstał internet, zanim się urodziłem, umówili się, listownie, bo zobaczyli brzuch mamy, jakiś taki brzydki. I zawiązali spisek, podpisali potrzebne papiery, wymyślili swoją pieczęć i tak powstało wielkie, tajne porozumienie przeciwko Marcinowi Kani. Od tej pory dbają, aby zawsze bolało. Abym zawsze się wspinał na górę i od razu z niej spadał, a za każdym upadkiem łamał się jeszcze dotkliwiej. Ludzie, przecież tak się nie da żyć. Nie musisz tego robić, tłumaczę mu. Wyjdę sobie i tyle. Podnoszę się i stoję prosto. A niech sobie dzwoni, gdzie tylko chce. Ja wcale nie jestem pijany. Ja już byłem pijany. Muszę iść i go znaleźć. Po co w ogóle tu przyszedłem po jaką cholerę? Te ściany Brud wykładziny, stolik, gazety. Wszystko delikatnie zawirowuje, jakby taka wielka dłoń z Monty Pythona włożyła do środka równie wielką łyżkę i zamieszała telefon. Zaraz może zadzwonił, może napisał, może czeka gdzieś. Boła, potrzebuje pomocy. Nie stało się coś strasznego powtarzam. Siadaj. Jarek łapie mnie za rękę i ściąga z powrotem na fotel nie. Nie zadzwonił. Na ni nie napisał. ja zły myśli. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. Telefon jest niemy i wredny, nie reaguje na moje palce. Jarek ciągnie mnie w dół. Siadam. Pokazuje mi zegarek. Jest jeszcze dziesięć minut. Wkłada mi kubek w ręce. łyk. Słodkie i wstrętne. Idź na meeting, mówi. Za pół godziny jest na szpitalnej. Zamówię ci taksówkę. Jedź tam, a potem wróć do mnie. Jak już wszyscy pójdą? Ja muszę posłuchać, co oni mi powiedzą. Chcę dostać informację zwrotną. Pierwszy dzwonek do drzwi. Świdruję, jakby ktoś przyłożył mi do bębenka usznego wiertło dentystyczne. Wszystko staje się tym dzwonkiem. Przykrywa mi całą głowę. W gardle od razu pojawia się znajoma kwaśna kula pawia. Kto idzie po schodach? Kogo niesie? Jaćkę, Sylwia, Jakuba? To oni z reguły przychodzą pierwsi. Co powiedzą na mój widok? Jadzia jest dla mnie zawsze miła. Ma ten swój babciny uśmiech, ciepły jak kakao. Ale reszta? Po prostu każą mi wyjść. I więcej mnie już tu nie wpuszczą. Będą chcieli, abym umarł na ulicy, pod żabką, biedny i samotny. Bo oni też są w tym spisku. Zapisali się do niego przez internet. O ile to możliwe. Bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Jeszcze raz wyciągam komórkę, ale na wyświetlaczu nic nie ma. Już nigdzie lepiej nie dzwoni. Mówi Jarek i wyjmuje mi telefon z ręki. Ostrożnie kładzie go na stoliku. Podaje mi chusteczkę. Próbuję jakkolwiek to powstrzymać, ale nie da rady. Leci ze mnie samo. Klepie mnie po ramieniu. Próbuję dać mu znać, że zaraz się uspokoi, ale to wygląda na kolejne drgawki. Stało się coś strasznego. To Sylwia czerwona na twarzy, zmachana. Szła szybko i energicznie, jak zwykle. Kiedy weszła, lekko przekrzywiła podłogę. A może to ja przekrzywiłem głowę? Mówi swoje ciche, pośpieszne Cześć. Podchodzi do mnie, przechyla głowę. Już widzi. Nabroiłeś, Marcin, stwierdza i dodaje, zwracając się do Jarka. E, on powinien iść do domu. Powinien, ale chce zostać, odpowiada Jarek. Cholera całą terapię zrobiłeś. I od początku będziesz musiał zaczynać. Sylwia kręci głową. Na razie skupmy się na tym, co jest teraz, mówi Jarek. Tak, skończyłem właśnie terapię. Jestem Jotrzakiem. Byłem nawet na zamkniętym odtruciu. Nasza wesoła gromada to grupa wsparcia dla tych, którzy chcą podtrzymać trzeźwość, dalej mieć kontakt z ośrodkiem. Jak widać, mnie nie pomogła. Jarek ma rację. Co będzie, to będzie. Zacznę od początku albo nie zacznę. Zapiję albo nie zapiję. W tym momencie to trochę nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że stało się coś strasznego. Za Sylwią wchodzi kuba i jaćka. Musieli się złapać po drodze, albo stali na dole i palili. Jaćka spaliła ze trzy. Twierdzi, że może. Bo pali cienkie. Ma w ręku jakiś pakunek? Zawinięty w lekko przemoczony papier. Może zapalę, może to mnie uspokoi. Palenie przyprowadza do mnie myśli, jakich normalnie bym nie miał, pomysły i rozwiązania. Strasznie teraz potrzebuję jakiegoś pomysłu. A najbardziej potrzebuję usłyszeć, że wszystko gra, że wszystko dobrze, że to była jakaś zwykła awantura, której nie pamiętam, że Piotrek jest gdzieś z koleżkami albo jakąś dziewuchą, że po prostu zapiłem i tyle i świat od tego nie równął. Bo pogoda ducha, bo kolejne dwadzieścia cztery godziny, bo upadłeś to powstań, bla, 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 bla. bla, Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Cześć, Jadźka. Próbuję uśmiechnąć się do niej pierwszy. Ona podchodzi powoli, siada naprzeciwko mnie. Ostrożnie kładzie pakunek na stole obok mojego telefonu. Kręci głową, na znak, że nie jest dobrze. Patrzy na Jarka. Chcę, abyście podjęli decyzję, czy on może tu zostać. Mówi Jarek. No, nie powinien. Jaśka ma na twarzy troskę, jakby stała przed wnukiem, który się wywalił i złamał nogę. Ja pierdolę, Marcin. Kuba ściąga płaszcz. Nie ma z nim co zrobić, wieszak jest dopiero w sali, więc wkłada go z powrotem. Dobry ma ten płaszcz. Z kratką na podszewce to chyba Dobry Dobrej drogi. Język. Przypomina mu Jarek. Jeszcze nie ma grupy. Odpowiada Kuba. Dużo ich już. Za dużo. Wystarczy, żeby urządzić mi tu sąd. A przychodzą kolejni. Raz po raz słychać kolejne dzwonki. Helena, Darek, czyli cuguś, Adam, czyli satan. Być może przyjdzie nawet niemowa. Niemowa zawsze zjawia się, kiedy są kłopoty, jak kostucha ze starego filmu, która grała z rycerzem w szachy. Byłeś na pogotowiu? Pyta Jaćka. Mm, nie wiem. Mówię. Bo przecież nie mogę tego wykluczyć. To szatan. Poznaje po huku, z jakim drzwi uderzają o ścianę. Nigdy nie może ich normalnie otworzyć. Zawsze musi zrobić wejście smoka. Wpada do pomieszczenia ruchliwa czarna plama odbijająca się od ścian. Zawsze myślałem, że przychodzi pan. Jest taki szybki. Tak go pełno. Ale nie, on po prostu taki jest. Dynamiczny, jak ładnie nazwała go kiedyś Jadźka. To ja chciałbym, żeby on był naćpany, bo chciałbym być lepszy od niego. Chciałbym być lepszy od wszystkich. A jestem od wszystkich gorszy. Dzieci, uważajcie przede wszystkim na własne modlitwy. Strasznie boli mnie, ryj. Cały i każda część z osobna. Szatan widzi mnie i odruchowo cofa się o krok. Chyba pierwszy raz, odkąd się znamy, zrobiłem na nim wrażenie. O kurwa, no, to pięknie, komentuje. Język, powtarza Jarek. Może powinieneś iść do łazienki? Stary, stwierdza. Umyć trochę ryj, jak masz tu zostać. Więc ty chcesz, żeby został? Pyta Jarek. A gdzie ma iść? Tylko tu jest jego miejsce, nigdzie indziej odpowiada szatan. Zrzuca czarną skórę na ziemię. Pod spodem ma bluzę z szatańskim maziajem, który kręci mi się teraz w oczach jak woda spływająca od odpływu. Łapie mnie za rękę i podnosi, chociaż wcale o to nie prosiłem. Nie mów, że straszyłeś go policją, no Jarek do diabła! Szatan wyciąga wielki palec ozdobiony srebrnym pierścieniem. Jarek łapie go za ten palec. W tym miejscu są zasady. Odpowiada. Szatan już nic nie mówi, tylko prowadzi mnie do łazienki. Znam człowieka w lustrze, ale zwykle wygląda inaczej. Spakowate włosy, wiecznie podkrążone oczy. opadające jak u buldoga. Nos. Marta kiedyś mówiła, że... Orli. Tak naprawdę ktoś przykleił mi go do twarzy. Trochę na złość, trochę dla żartu. Zarósł jak papier ścierny. To normalne, ale teraz do zestawu dochodzi więcej atrakcji. Pod jednym okiem rozlała się śliwkowa plama. Samo oko czerwone, jakby ktoś wepchnął mi do gałki ocznej pomidorek koktajlowy. Nos Generalnie jakiś inny, to znaczy wciąż orli, wciąż dla żartu. No ale teraz jeszcze nierówny. Taki mm, mm, bardziej na bok. Sweto rodziwo jest czysty. Ściągam go. Szatan mi pomaga. Na koszuli chłosty krwi. Idą przez całą klatkę piersiową naskos jak dwie szarfy. Nie jestem zdziwiony. Już to widziałem, ale w tym świetle kiblowym i bladym wszystko wygląda zupełnie inaczej. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla Ciebie źródłem radości. Pukanie do drzwi. Siedemnasta. Kręcę głową i daję szatanowi znak, żeby mi pomógł włożyć sweter. Chcesz jeszcze zostać sam? By odlać się czy coś? pyta. Matko, jaki miły chłopak mógłby być moim synem no właśnie. Niech mój syn zadzwoni. Czemu nie dzwoni? Czemu nie krzyczy? Może jednak wszystko jest w porządku? Może wrócił do domu? Może się znalazł, może jest. Idziemy do sali. Sala to przede wszystkim kanapa w kształcie półkola, pokryta starym, szarawym obiciem. Trochę jak fotele w autobusie, w rogu paprotka. Flipchart. Na białej kartce wypisane emocje i dwie rubryki minus i plus. Obie puste. Pewnie się zagadali i zapomnieli wypełnić. Do tego odrapany regał na dokumenty, na nim kilka skoroszytów, długopisy i puchar. Zabieg abstynenta. Naprzeciwko kanapy, dwa fotele i stolik. Wszystko sprzed dwudziestu lat ciężkie, zawiesiste, chociaż ze sklejki, skaju i tapety. Na mimo to przyjazne. Ściany już nie tak brudne jak na korytarzu. Skoro wszedłeś do tego pomieszczenia, to znaczy, że już się jakoś spionizowałeś. Siadam z boku, przy samych drzwiach na wylocie. Jarek wchodzi do środka. Zanim cała reszta: Jadzia, Sylwia, Helena, Darek, Kuba. Szatan. A nawet Michu. Zapomniałem o nim. Dawno go nie było. To Jarek będzie wesoły, bo przyszedł w końcu ktoś grubszy od niego. Rozsiadają się. Jadźka obok mnie. Kładzie mi dłoń na plecach. Wiedziałem, że to zrobi. Jest z tego jakiś pożytek. Wypuszczam z siebie więcej starego powietrza. Wszyscy? pyta Jarek. Wszyscy. Odpowiadają wszyscy. Jarek wstaje, zamyka drzwi, siada z powrotem na kanapie. Zdjął polar i dumnie prezentuje pod koszulek. Trzydziesty ogólnopolski bieg. Trzyźwienia. No, on na pewno w nim nie biegł. Jest z tych, którzy nie dobiegają do autobusu. Z Marcinem, jak widać, jest nie najlepiej. Proponuję głosowanie w kwestii takiej, czy chcemy, aby Marcin tu został, bo regulaminowo nie może. Wiem, że patrzą na mnie, ale ja jeszcze nie dam rady popatrzeć na nich. Wykapiam się w podłogę. Widzę po nogach, gdzie kto siedzi. Tak więc proszę o głosowanie. Kto jest przeciwko temu, żeby Marcin tu został? Jarek poprawia okulary. Nikt nie podnosi rąk. W końcu Jarek podnosi. I Michu i Jaćka. Regulamin jest regulaminem. Wybacz, Marcin, widzę, że coś się zadziało, ale rozumiesz. Michał od razu zaczyna się tłumaczyć, bulgocze takimi na wpół połkniętymi słowami, ledwo można go zrozumieć. Jak zawsze, kiedy się zestresuje. A ja chcę, żebyś pojechał do szpitala, a potem do domu. Mówi Jaćka, znowu kładąc mi rękę na plecach. Jak chcesz, mogę pojechać z tobą. Jarek kiwa głową. Też mógłby powiedzieć, co by chciał, ale widzi, że sprawa jest przegłosowana. Nie lubi marnować słów. Jeszcze raz wypuszczam powietrze. Coś w płucu. Ukłucie? Przedtem go nie było, a teraz jest. Jarek zawsze mówi, że kiedy napięcie odchodzi w różnych miejscach ciała pojawia się ból i trzeba go przyjąć jak prezent, bo trupa już nic nie boli. Wykonaj swą pracę z sercem jakakolwiek byłaby skromna. — Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. — Z czym przyszliście? — pyta Jarek. Nadaje kierunek. Kiwa w stronę Sylwii. Ona siedzi pierwsza z rogu. Odgarnia grzywkę strzoła, zakłada nogę na nogę. Opiera się o krawędź. Od razu widać, że przyszła zła. Stara się na mnie nie patrzeć, ale średnio jej to wychodzi. — Sylwia, alkoholiczka. No u mnie nerwowo niedobrze. Yy, cały dzień chodzę jakaś yy, taka zła na szpilkach. Może to mój były mąż? Tak, na pewno to mój były mąż. On nawet telefonu nie raczy odebrać. Ta sprawa jest prosta. Jest lokal, nasz wspólny. Nie chcieliśmy go sprzedawać i dzielić. Razem wynajmujemy i dzielimy się zyskami. Yy, już to opowiadałam zresztą. Córka będzie pełnoletnia, to przepiszemy na nią i ona zdecyduje. No i fajnie, ale jest problem z najemcą. Tam są cały czas interwencje policji, sąsiedzi się burzą, spółdzielnia. Ja mam ciągle telefony, no ale to on chciał wynająć, prawda? Na Tesetę i Galaretę mówił, że to dobre pieniądze. Pieniądze może i dobre, ale jakim kosztem? Ja tam muszę chodzić, użerać się. A wy wiecie, jak tam śmierdzi? Lokal, w którym leją szoty za trzy złote? Wszyscy wiedzą, jak taki lokal śmierdzi. Kiedy taki zapach przyśni się w nocy, to od razu wybudza. I nie pozwala spać już do rana. A teraz, kurczybyk, nawet nie raz się odebrać. Odbiera, słuchajcie, jego partnerka. I w kółko to samo. Maćka nie ma, Maciek nie może. Aż chciałam jej powiedzieć, co ty, kurwa, jego sekretarką jesteś, czy narzeczoną? Język. Przerywa jej Jarek. Notuję. Zresztą wszyscy notują, Oprócz mnie. Ja nigdy nie notuję. A potem na zwrotkach gadam bzdury, bo nic nie pamiętam z tego, co mówili. No, ale rozumiesz, Jarek, to jest dla mnie jakaś obca kobieta. Tymczasem ja mam z nim wciąż sprawy, umowy, ustalenia. Ja nie chcę się w ich życie wpieprzać, bo mnie to nic nie obchodzi, co oni robią. Ja chcę tylko pilnować tych naszych ustaleń. Uderzają naraz, jakby się mówili. Młot walący z całych sił w pokrywającą mózg membranę, tak że boli każda kość czaszki. I pragnienie, znajome, a zawsze potworne. Woda tylko spłynie po tym pragnieniu. Nie przebije się przez skorupę, która oblepiła przełyk. Musi być gaz. Najlepiej piwo. Albo dwa. Wszystko. Pyta Jarek. Sylwia kiwa głową. Kuba? Patrzy na siedzącego obok Jakuba. Piwo. Wypijte duszkiem, nawet ciepłe, nawet z puszki. Bąbelki rozpuściłyby ten brud w trymiga, zabrałyby go ze sobą w dół brzucha. Kuba chowa telefon do kieszeni. Jak zawsze robi to za późno, chociaż zwracali mu uwagę dziesiątki razy. Nie odbieraj, wyciszaj. Przełączaj na samolot. Raz chcieli nawet usunąć go za to z terapii. Teraz chyba już się przyzwyczaili. Yy, przepraszam, wraca. Wyrzuca z siebie jak zwykle. Z czym przychodzisz? pyta go Jarek. Kuba musi się skupić, bierze oddech, rozgląda się po wszystkich. Na moment zatrzymuje się na mnie, ale to nie pomaga mu w skupieniu. Parę razy bezgłośnie porusza ustami jak ryba. Zupełnie nie wie od czego zacząć. Mam zupełnie zatkane ślinianki. W gębie pełno brudnego pyłu, jakbym najadł się węgla. Jest. Różnie. Drapie się po włosach długich i gęstych, zaczesanych do tyłu, ujarzmionych żelem. Na początku mówiliśmy na niego Wodecki, ale potem zrozumieliśmy, że to miły chłopak. Albo wszyscy zaczęliśmy być mili. Trochę nauczyliśmy się jak. Sprawa przejęcia wciąż wisi na włosku. My jesteśmy gotowi, mamy dokumenty, przeorane wzdłuż i wszerz. Śmieje się z moim wspólnikiem, że na pamięć to znamy. Możemy recytować Obudzeni w środku nocy. I mamy tam swojego człowieka w radzie nadzorczej. I niby wszystko pyka. Ale boimy się, że u nich pojawił się biały rycerz. Próbujemy sądować, podejrzewamy kto, wypytujemy się, ale nikt nie chce nam nic powiedzieć. Wszyscy na nasz widok zapominają języka polskiego. Albo nawet nie odbierają. Bądź ostrożny w interesach. Na świecie bowiem pełno oszustwa. Ale jak się z tym czujesz? Jarek przerywa mu pytaniem, bo zaraz Kuba zacząłby czytać indeks WIG. No, to nie trudno o paranoję. odpowiada dalej, gładząc się po tych pięknych kudłach. ale. Y, zwiększyłem treningi, więcej basenu, mam multisporta, więc od razu o szóstej rano basen, masaż. Kiedyś był telefon do chłopaka, kreska, a teraz mnie błotem smarują. A jak z ojcem? A. z ojcem? Mówi jakby nagle, przypomniało mu się to słowo. W wyobraźni zbiegam na dół do żabki, na łeb na szyję. Raz o mało co nie spadam ze schodów, ale w ostatniej chwili chwytam się, poręczy. Wybiegam na chłodną, obleśną mrzawkę. Łomot w mojej głowie rozsadza mi szwy czaszki. Jednocześnie świat staje się niemożliwie ostry. Zasłaniając oczy, wchodzę do sklepu, biorę z lodówki dwa pierwsze lepsze piwa. Podchodzę do sprzedawczyni. Zmęczona kobieta ze wschodnim akcentem i zmęczonym spojrzeniem bierze ode mnie cudownie zimne puszki. Ja jeszcze pokazuję naby eksponowane zaraz za nią kolorowe setki. Celując w cytrynę, po czym wkładam dłoń do kieszeni. Właśnie. Nie wiem, czy mam przy sobie jakieś pieniądze, ale przecież. Muszę mieć. Zawsze coś miałem w którejś z kieszeni. Ech, w spodniach, w płaszczu, gdziekolwiek. Sprawdzam. Jest, brawo, Marcin. Jednak umiesz o siebie zadbać z ruchu. To dycha albo dwadzieścia. Zgnieciona, miękka, piękna. Uratuje ci życie. Ojciec wczoraj coś powiedział. Pierwsze zdanie, także progres. Lekarze mówią, że nie będzie tak źle, mimo że. Wiecie, siedem godzin minęło, zanim go sprzątaczka w tym pokoju znalazła. Co powiedział? Pyta Jaćka dosyć cicho: co? Pyta kuba, bo usłyszał. Co twój tata powiedział? Pyta Jaćka głośno: łapie się za głowę, niech mówią, skoro muszą, byle nie powtarzali. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów, i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Powtórzone słowa to gwoździe wbijane bardzo powoli w głowę. Y, powiedział znowu Kurwa Pomidorowa. Wszyscy wybuchają śmiechem. Wstaję, lekko tracąc równowagę, podpieram się o ścianę, dokładając się do czarnego śladu przy kontakcie, a następnie robię krok przez próg. Ostrożnie, tak by nie utopić się w wykładzinie. Wybór jest prosty. Zatrzymuje się na korytarzu. Kobieta z zabiurka patrzy na mnie pytająco. A, już pamiętam, jak ma na imię. Przejeżdżam językiem po zębach. Jola, słuchaj, muszę na chwilę wyjść. Ona tylko wzrusza ramionami, spokojnie przecież nikt nigdy nie trzymał nikogo tu siłą. Ja też nie muszę biec. Zbiegnę sobie dopiero po schodach. Krok w stronę drzwi i w tym momencie na moim barku ląduje ciężka dłoń. Ty jesteś niemożliwy, Marcin, mówi Jarek. Bardzo chcę mi się pić. tłumaczę. Skoro już łamiemy regulamin, żeby ci pomóc, to okaż nam wdzięczność. Pamiętasz co to wdzięczność, Marcin? Odwraca mnie do siebie jak kukłę. Wygląda jak bałwan z masła, ale to strasznie silny chłop. Z drugiej strony przy mnie każdy jest silny. Wciąż mam rękę w kieszeni. Miękkie, małe zbawienie. Wyciągam je. To nie jest dziesięć zł, ani dwadzieścia, to czyjaś wizytówka. Kurwa, mać! Tylne kieszenie, kondomówka, nic. Straciłem szansę, nie będę dzisiaj z nikim w raju. Jarek znika. Po chwili przynosi mi odkręconą butelkę wody gazowanej. Szlam w przełyku zaczyna się odklejać powoli. Ulga nie jest natychmiastowa. Rozchodzi się po wnętrzu gęby w delikatny, łaskoczący sposób. Czuję, że trochę się naprawiam. Zmieniam rozdzielczość. Odrywam butelkę od ust. Dopiero kiedy zaczynam czuć, że się zrzegam, oddaję Jarkowi. Jest twoja, mówi pokazując mi gestem, żebym wszedł z powrotem do sali. Masz może i buprą? Pytam go. Nie bądź bezczelny, uśmiecha się. Mama znowu próbowała namówić mnie na wino. Teraz mówi Helena, najmłodsza ze wszystkich, niewiele ponad trzydzieści lat. Długie blond włosy, pod nimi ukryta biała twarz. Zamaskowana grubą warstwą podkładu. Bardzo, bardzo czerwone usta, pełno bransoletek, łańcuszków na szczupłych dłoniach, pierścionki, długie paznokcie, jeszcze czerwieńsze od ust. Mógłbym słuchać tych dźwięków spłyty do zaśnięcia, jej głosu, mówiącego cokolwiek. I cichego chrzęstu biżuterii przy każdym ruchu rąk. No, ale odmówiłam. Do niej chyba nigdy nie dotrze, że jestem alkoholiczką. Mówię, mamo, jestem. Proszę, zrozum, to choroba, zdiagnozowali ją specjaliści. Ale mogę mówić i mówić i tak jest grochem o ściany. Jaka alkoholiczka? Dziecko, mówili ci to, ty obok alkoholizmu nawet nie stałaś. No wiecie i znacie. Nie wiem, nie znam. Mnie nikt nigdy nie próbował wyperswadować, że Marcin Kania jest alkoholikiem. Mnie z kolei całe życie próbowali do tego przekonać. Wciąż nie wiem, czy im się udało. W każdym razie, może nauczyłam się jej odmawiać, ale chciałabym nauczyć się nie odbierać za każdym razem, kiedy dzwoni. Nie szukać odruchowo kluczy do mieszkania, kiedy zaczyna mi płakać przez telefon. Przyjedź do mnie, córuś. ojciec znowu zrobił to i to. Ojciec oczywiście nic nie zrobił. Jak miał coś zrobić, skoro go nie ma i nigdy nie było? Chciałabym nie wkładać odruchowo płaszcza, kiedy mówi: córuś, nie mam nikogo oprócz ciebie przyjać, proszę, jak najszybciej. Helena zaczyna płakać. Jak zwykle tak, że prawie tego nie słychać. Jarek podaje jej chusteczki. Zawsze wyciąga moje ulubione, febr, takie sabli z żółtą etykietką. Stawia je na stole, bez pytania, obok dwa kieliszki. Chciałam rzucić w nią tą butelką. No, ale się nie napiłaś. Nie! Nie napiłam się. Mówi to i wydmuchuje nos tak głośno i mocno, że przez chwilę się boję, że coś jej pęknie w twarzy. Poczynkiwa głową na znak, że to wszystko. Michu dalej się we mnie wgapia. Ma ciężkie, opadłe spojrzenie psa, który się obżarł, ale mimo to wciąż jest zły. I nikt nie wie dlaczego. On sam też nie. Po prostu raz się wkurwił i tak już mu zostało na całe życie. Jarek przenosi wzrok z Heleny na szatana. Ten, jak zwykle, się rozparł, że trzy osoby mogłyby usiąść na jego miejscu. Noga w skórzanych spodniach uderza mu o podłogę tak szybko, jakby próbował przebić się piętro niżej. Pewnie nie może się doczekać, aż coś powie. Kiedyś nawet siadał z boku, tak żeby być pierwszy. Ale Jarek postanowił nauczyć go pokory. Teraz szatan siedzi w środku, bo Jarek lubi zacząć raz od lewej, raz od prawej. A daś. Jarek daje znak szatanowi, żeby mówił. Chcę się jeszcze napić profilaktycznie, ale właśnie poczułem, że drżą mi ręce. Mimo to próbuję. To zabawne, że kiedy zaczynam trzeźwieć, dopiero wtedy wyglądam jak pijany. Nie trafiam wodą do ust. Spływa mi po brodzie na koszulę. Próby utrzymania butelki kończą się jeszcze gorzej. Wszyscy oprócz Michała udają, że nie zwracają na to uwagi. Ja źle się czuję, Jarek. Michu ma głos dzieciaka, któremu każą zjeść trzeci deser, na który już nie może. Teraz, Adam. Jarek pokazuje na szatana. Nie, ja źle się czuję z tym, że Marcin tu jest. No, spójrzcie na niego, no. On naprawdę powinien iść do domu. Zostałeś przegłosowany, przypominam mu. No i to też mnie denerwuje, że nie wiadomo, po co nagle łamiecie regulamin. On tu jest na jakichś specjalnych zasadach? Wyciągam telefon. Dzwoni Marta, moja żona. Jeszcze nie mam siły odebrać. Chowam komórkę z powrotem do kieszeni. Mnie też denerwują różne rzeczy. Michał, mówię. Zapomniał wół jeden, jak przez pierwsze trzy miesiące miał nawrót za nawrotem. Jak co tydzień przychodził płacząc, że zapił i zaćpał. Przypomniałbym mu, gdybym miał siłę powiedzieć tyle wyrazów. Co cię niby denerwuje, Marcin, że czacha ci dymi? Świat to nie jest twoja taryfa, Michu. Nie jesteś w niej sam i nie pojedzie zawsze tam, gdzie chcesz. Kiedy to mówię, brzuch zaczyna mu lekko podskakiwać ze złości. Piłka opięta lawendowym sweterkiem. Ostatni raz tak się wściekł, kiedy wyszło na terapii, że wszyscy, łącznie z Jarkiem, jeżdżą uberami. Albo on pójdzie, albo ja pójdę. Huczy teraz, wymachując łapami. Spokój, krzyczy Jarek. Zapada cisza. Wszyscy przyciskają się do oparcia kanapy, patrząc na siebie nawzajem jak skarcone dzieci. To może ja zacznę co umie. bąka szatan, ale Jarek przerywa mu władczym ruchem ręki. Wy, Alkusy, wy niemożliwi jesteście. Już człowiek zaczyna wam wierzyć, że przemówił wam do rozsądku, a wy znowu? W kółko, jak małe dzieci. To on przychodzi tu prosto z pieca! Michu wskazuje na mnie palcem. Nie ja! To on robi bardachę! Jadzia ma dziś piątą świeczkę, a on przyłazi w takim stanie! Ja nie mam z tym problemu, Michałek. Mówi ci Jaczka, ale on jej nie słucha. Mierzę się spojrzeniami, jak pies z panem. Michu próbuje, ale Jarek zawsze wygrywa. Potrafi zamienić ten swój wielki łeb w oślepiające słońce. Kiedy na niego patrzysz, cała twoja historia picia wyświetla się na jego brodatej gębie, jak na ekranie. Musisz się odwrócić, bo wstyd wypala ci oczy. No to jak chcesz, to iść, Michał. Pokazuje Michałowi drzwi. Ten nawet na chwilę się podnosi, ale zaraz znowu uderza ciężkim dupskiem o kanapę. Nigdzie nie pójdzie, bo chce tortu! Śmieje się Darek. Odezwał się po raz pierwszy. Siedzi w rogu przycupnięty, ubrany w różowy sweter, od patrzenia na który bolą mnie oczy. Bazgrze coś, na kartce, jak zwykle. Zawsze, kiedy skończy, zdąży zwinąć kartkę w kulkę i wrzucić ją do plastikowego kosza na śmieci, zanim ktokolwiek zobaczy, co tam namazał. Michu odwraca się do ściany, jakby obrażony, że tak naprawdę to cuguś ma rację. Kijakowi w trzeźwieniu honor się kończy, jak przynoszą deser Szatan znowu podnosi rękę Jarek kiwa głową Adam, alkoholik, narkoman i inne uzależnienia Długo mnie nie było, trzy miesiące chyba, tak? Może nawet i cztery? No jest po maksie chujowo Tak wiem, język Sorry W każdym razie przez te trzy miesiące z chłopakami naprawdę było na ostrzu noża Gdybyśmy nie zarabiali na tym kur... smalu, gdyby to nie była nasza robota, gdyby Grzesiu i Jacek nie mieli na chacie gówniaków do wykarmienia, to byśmy rozwiązali zespół. Po prostu. I chodziło o chlanie oczywiście, bo o bo co innego. Mówiłem wam, jaki mam plan. Postawić ich przed faktem dokonanym. Zero wody na backstage'u, nawet browarów. O innych sprawach już nie wspomnę. Po koncercie to ja idę spać, a wyróbcie sobie co chcecie. Była drugiej. Ale przed koncertem pełna oaza. Tylko różańca w dupie brakowało. No i wprowadziłem to, i po trzech tygodniach powiedziałem, dobra, w dupie to mam. Pijcie, bo nie można z wami wytrzymać. Chłopaków rozsadzało, powietrze było jak nożem kroić, kłótnie o byle gówno. Sariusz, Jacek w sensie, tak zajebał, w sensie uderzył w ścianę, że chcieli mu łapy włożyć w gips. A wszyscy dookoła mówili mi, Adaś, kurwa, język, przepraszam, wiem. Wszyscy mówili mi, Adaś, nie ma rock'n'rolla bez smaru. Nie ma opcji wyjść na scenę o suchym ryju. To bez sensu. To jak się bzykać w ubraniu. A sam koncert to jest taki zajebiaszczy wyrzut dopaminy, że człowiek musi się potem schłodzić. I wiecie, ja ich rozumiem, bo sam to czuję. Ja idę sobie na masaż, robię pompki, przepraszam panie za ten detal, walę konia, ale to w ogóle nie jest to. Nie schodzi. A jeszcze ten Facebook, ci kretyni piszący pan było dobre jak piłeś, Adam Gdzie ten rock'n'roll, Adam? Teraz jest rock'n'roll? Wy kurwa, wiem, język, przepraszam Kretyni? Bo płyta jest w notowaniu billboardu? Jak tak trochę posiedzę z tymi niedojebami i się nakręcę To dopiero trzy magiczne tabletki sprawiają, że mogę iść spać Dopiero wtedy odpuszczę. No wiadomo, trzy lufy, kreska, do tego jakieś palenie I odpuściłoby momentalnie Zapada cisza. Znowu telefon. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. W końcu wyciągam go z kieszeni. To Marta. W sumie mam od niej 11 nieodebranych. Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Muszę odebrać. Wstaję z kanapy i znowu wychodzę na korytarz. Gdzie jesteś? pyta moja żona. Ja? Na. na grupie, to znaczy na terapii odpowiadam jej. Czy Piotr jest z tobą? Nie. Nie jest ze mną. Mógłbym dodać pytanie retoryczne co on właściwie miałby tu ze mną robić? Ale nie dodaję, bo wiem, że stało się coś strasznego. Tylko boję się jej to powiedzieć. Ona musi sama na to wpaść. Ma wyłączony telefon od wczoraj. Idź do nich do mieszkania, mówię. Kłamie, bo inaczej nie umiem. Byłam. Jest otwarte i nikogo nie ma w środku. Zadzwoń do Kingi. Ona jest od tygodnia w Hiszpanii. No tak, ona jest w Hiszpanii, no tak. Być może nawet to wiedziałem, ale musiało wpaść w jedną z tysiąca dziur, z których składa się moja głowa. Marcin Kania, myślę. Obracam w głowie własne imię i nazwisko, dopóki nie staną się dwoma nic nieznaczącymi wyrazami. Marcin Kania. Kiedy Bóg stworzył Marcina Kanie, chciał przeprowadzić eksperyment. Jesteś tam? Jestem. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Ich mieszkanie jest otwarte. Nikogo nie ma w środku. Oczywiście, że wiem. Ale Marcin Kania nie umie powiedzieć prawdy. Może gdzieś wyszedł. Poczekaj tam na niego, może zaraz przyjdzie. Przyjedź tu. Jestem... Jestem na terapii. Przyjedź tu, bo ja muszę zadzwonić na policję. Poczekaj. Nie musisz dzwonić na żadną policję. Muszę. Marta, nie przesadzaj. On nie ma ośmiu lat. To nie jest tak, że nie wrócił ze szkoły. Nie mów mi, co mam robić. Marta. Ja wiem, że ty się o niego ciągle martwisz. Nie mów mi, kurwa, co mam robić? Warcy. Oczywiście, że jej tego nie powiedziałem, ale tym razem ma rację. Stało się coś strasznego. Kompletnie tego nie pamiętam. Ja to po prostu wiem. I czuję to cały czas w sobie. Jakbym połknął igłę. Ja cię przepraszam, ale ja znowu piłem, Marta. To wypada ze mnie samo. Ona milczy, przez chwilę długą jak nie przez pana noc. W końcu mówi: za ile będziesz. Zaraz. Rozłączam się. Kiedy siadam z powrotem na kanapie, ból głowy uderza z podwójną mocą. O czaszkę biją mi z obu stron niewidzialne pięści. Do tego znowu to potworne pragnienie. Szatan opowiada teraz o jakiejś dziewczynie, która wysyła mu nagie zdjęcia przez Instagram. I grozi mu, że jeżeli się z nią nie umówi, to wyśle je też jego żonie? Powiedziałem, że moja żona też lubi popatrzeć na ładne babki. Śmieje się. I wszyscy się śmieją. I tylko ja się nie śmieję. Jarek daje szatanowi sygnał, że już wystarczy tych historyjek. Odwraca się w moją stronę. Wraz z nim robią to wszyscy. Nie możecie się doczekać, co. Wzdycham. – Z czym przychodzisz, Marcin? – pyta Jarek. – Buty wpadają mi w wykładzinę aż po kostki. Już nie mogę wstać i stąd wyjść. – Żabka. Czarne ślady na ścianach, ból, łomot. Pięściami o czaszkę od środka. Wszyscy są przeciwko Marcinowi Kani, gdziekolwiek biedaczek pójdzie. Całe życie, cały kosmos, wszystko. Ten wielki pech narodził się wraz z Układem Słonecznym. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Telefon. Znowu. Wiem, dlaczego. Pewnie dopiero teraz zapaliła światło w kuchni i zobaczyła, co jest na podłodze. Mm, Marcin, alkoholik, lekoman hazardista, seksoholik. Stało się coś strasznego, mówię. Oto widać, rzuca Sylwia. Ale tak naprawdę nie wiem co, ciągnę. Obudziłem się w mieszkaniu mojego syna jego żony w kałuży krwi. Nie wiem, czy to moja krew. Nie, nie byłem w szpitalu. Zamykam oczy. Nie chcę natrafiać na ich spojrzenia. Podczas rundki nie można nikogo oceniać słowami. Mówić, że zrobił źle dobrze, głupio, mądrze, więc wszyscy nadrabiają wzrokiem. Nie wiem, gdzie jest mój syn. Żona go szuka. Jest przerażona. Jeszcze jej o tym nie mówiłem. O tym, że obudziłem się w jego mieszkaniu. Boję się. Boję się jej to powiedzieć. Słyszę takie pierwsze czknięcie, ale Jarek ucisza tego kogoś. Spotkałem się z nim na kolacji. Chciał mi coś powiedzieć. Nie mam pojęcia, co. Ostatnie co pamiętam, to że siedzimy w restauracji. Byłeś trzeźwy? Pyta Jarek. Jeszcze wtedy. Tak, odpowiadam. Otwieram oczy. Patrzą się na mnie, ale w tych spojrzeniach nie ma opinii ani oceny. Jest coś innego. Na początku nie rozumiem co. Odchylam się na oparcie, biorę głęboki oddech. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Nie mam pojęcia, co robić wyznaję. Oni też nie wiedzą. Nawet Jarek skąd mieliby wiedzieć boję się jej powiedzieć wszystkiego się boję, jak sam skurwy syn boję się to powiedzieć, więc szepczę ale oni i tak słyszą. Czekam, aż Jarek przypomni język, ale Jarek milczy i wtedy już rozumiem. Oni też się boją. Ostatnie, co pamiętam, to, że siedzimy w restauracji i mój syn zaczyna mi mówić, że mnie nienawidzi. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki. Oh, <sighs>